Pozdrawiam Was, drodzy, serdecznie z Katowic i witam w piątkowy poranek. Dzisiaj, jak już być może zauważyliście, mamy piątek 13. Szczególny dla niektórych dzień. Niektórzy mocno zwracają na niego uwagę. I na taki dzień, piątek 13, w książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy następujące hasła biblijne. W księdze Hioba w 19 rozdziale, 25 wierszu czytamy: Wiem, że Odkupiciel mój żyje. A w Ewangelii świętego Jana w 12 rozdziale, w 28 wierszu Pan Jezus modlił się: Ojcze, uwielbij imię swoje. Muszę Wam powiedzieć, że jak zgłaszając się, przygotowując do tego codziennika, przeczytałem pierwszy z dzisiejszych fragmentów z Księgi Hioba, Wiem, że Odkupiciel mój żyje, to stwierdziłem, że doskonale pasuje on do tego dnia, do piątku 13. Bo pokazuje nam kapitalnie pewne napięcie. Wiem, że, bo z tym się spotykam, ciągle ta nasza przesądność gdzieś funkcjonuje. Nie podaje się ręki przez próg, zwraca się właśnie uwagę na piątek 13, na czarnego kota, drabinę, różne rzeczy, które nazywa się przesądami, a niektórzy dosyć mocno nazywają je, w sumie słusznie, zabobonami. I właśnie w taki dzień przesądny, dzień pechowy, można było powiedzieć, co ma swoje osadzenie w historii templariuszy, ale to jest przecież czasy średniowiecza, było dawno. Mamy tekst: Wiem, że Odkupiciel mój żyje. I to tak naprawdę powinno nas determinować na ten dzień. Nie zwracanie uwagi na daty, na przedmioty, na to wszystko, co w dawnych wiekach ludzie próbowali sobie oswoić, wytłumaczyć pewne zjawiska. Ale najważniejsze ma być dla nas, że nasz Odkupiciel żyje, że Jezus żyje, z Nim i ja. I to jest piękny kontrast dla tego dnia, dla niektórych, ale jest to też piękna dominanta tego dnia. Nie poczucie strachu, nie lęk przed nieszczęściem, ale pewność, że Jezus żyje. Pewność, że mój Odkupiciel żyje, że mój Zbawiciel jest żywym Bogiem. Ja jestem bezpieczny w Jego rękach. On jest dobrym pasterzem. On mnie prowadzi. Dlatego nie jest mi straszny piątek 13. Dlatego nie przejmuję się, kiedy przechodzę pod drabiną. Nie martwię się, kiedy czarny kot przebiegnie mi drogę. Ani też nie muszę łapać się za guzik, kiedy akurat mijam kominiarza idącego w swoim charakterystycznym służbowym stroju. Dlatego na ten dzisiejszy dzień życzę nam wszystkim radości. Radości z powodu tego właśnie konkretnego, jakże pięknie pasującego słowa, że mój Odkupiciel żyje. Zawsze, kiedy przydarzy nam się jakieś nieszczęścia, zawsze, kiedy dosięgnie nas to, co niektórzy nazywają pechem, fatum, jakiekolwiek powinięcie nogi, pamiętajmy, że nie jesteśmy sami. Pamiętajmy, że oprócz życzliwych ludzi wokoło, których w danej sytuacji może zabraknąć, mamy żyjącego Odkupiciela. Mamy kochającego nas Boga, który nas prowadzi, który nas niesie, który jest z nami w każdej sytuacji, niezależnie od wszystkiego dookoła, niezależnie od jakiegokolwiek kontekstu, od tego, czy to jest piątek 13, czy to będzie piątek 14. Jezus żyje, Jezus działa. Jezus jest blisko nas. I chciałbym, żebyście, drodzy, z tą myślą weszli w ten dzisiejszy dzień. Nie martwiąc się, nie przejmując, nie zastanawiając się, czy aby przypadkiem w moim życiu nie ziści się w jakiś sposób pechowość tego dnia. Bo niezależnie od dnia, Pan jest ze mną. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty jesteś zawsze z nami. Że Ty jesteś naszym Odkupicielem, że Ty jesteś naszym Zbawicielem, że dla naszego zbawienia umarłeś, ale żyjesz i nam dajesz życie. Nie tylko życie wieczne, ale także życie tutaj z Tobą, pełne życia, radości, miłości, którą to radość możemy okazywać niezależnie od tego,
wszystkiego, co nas otacza, niezależnie od okoliczności, które są wokoło nas. Prosimy Cię, bądź z nami i w ten dzień, bądź z nami cały czas, ale przede wszystkim sprawiaj i dopomagaj nam, żebyśmy zawsze mieli świadomość, że Ty jesteś. Bo to, że Ty jesteś, jest prawdą, jest czymś obiektywnym, ale my nie zawsze o tym pamiętamy. Dlatego pomagaj nam, żebyśmy zawsze mieli tego świadomość. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo, o Twoje prowadzenie dla nas, dla naszych bliskich, dla tego wszystkiego, co jest przed nami. Bądź z nami, działaj w nas, działaj przez nas i inspiruj nas swoim świętym duchem. Amen. Zostańcie z Bogiem i dobrego, radosnego Piątku 13.